Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Ważne rozmowy mojego wnuka. Witaj, Haneczko. Bardzo się cieszę, że jestem w gronie Twoich fanów. Twój głos emanuje takim spokojem, że choćbyś nawet opowiadała straszne horrory, to bać się nie będę. Bardzo się cieszę, Basiu. To był tak uroczy wstęp, że zdecydowałam się go przeczytać. Wracamy już do opowieści. Mam dwie historie, które pozornie wydawałoby się nie mają nic wspólnego ze sobą. Jednak w moim poczuciu mają. To już ponad 10 lat, kiedy dowiedziałam się o chorobie mojego wnuka. Nie mogłam się z tym pogodzić. Z czasem jednak nie było innego wyjścia. Niby się z tym pogodziłam, ale na dnie serca nie do końca. Często go odwiedzałam i zabierałam na spacerek. Miał wtedy około roku. Obok był kościół. Kuba zawsze, kiedy go zobaczył, wyciągał rączki w stronę drzwi wejściowych. Pomimo tego, że nie potrafił jeszcze mówić, nie trudno się było domyślić, czego on chce. Tak więc wszystkie spacery zaczynaliśmy od wizyty w kościele. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakty, które zaczęły mnie zastanawiać. Kuba chodził wtedy nieporadnie, wiadomo, roczne dziecko. A w kościele mu to tak super wychodziło, bez potknięć. Dlaczego jego nastrój tak pozytywnie się zmieniał? Od razu było widać, jak mu się humor poprawia, a ten entuzjazm trudno było nie zauważyć. W kościele było dużo figur różnych świętych. Dlaczego zawsze szedł pod boczny ołtarz Matki Boskiej? Nie zwracał wtedy uwagi na żadne inne figury. Szedł prosto do celu. A cel za każdym razem był ten sam. Wtedy dopiero rozpoczynał się przed ołtarzem Matki Boskiej gwóźdź programu, o ile można by to tak określić. Dyskusja na całego. Patrzył jej prosto w oczy i gadał po swojemu, bo wtedy jeszcze mówić nie umiał. Gestykulował przy tym rączkami, jakby coś tłumaczył, objaśniał. Potem było cicho, ale w dalszym ciągu nie tracił kontaktu wzrokowego z figurą. Potem dalej gadał i wyraźnie zmieniała się jego barwa głosu. Od wyraźnie pytającej do wręcz błagalnej, aż do ostrego protestu z przytupem. Raz nawet tak tupnął nogą, że o mało nie stracił równowagi. Potem odchodził niezadowolony i biadolił po swojemu, ale tylko kilka kroków. Następnie wracał i sytuacja się powtarzała. Jako że był dzieckiem żywym, zastanawiał mnie fakt, że to tyle może trwać. 15, nawet do 20 minut, a niekiedy i do pół godziny, bo nie pozwolił sobie przerwać. Normalnie 5 minut w domu to było dla niego za długo i nawet najlepszą zabawą tracił szybko zainteresowanie. O tej całej sprawie opowiedziałam mojej siostrze, która mieszka w Polsce. Po krótkim zastanowieniu odpowiedziała – wydaje ci się, to jest dziecko, a ty przewrażliwiona jesteś. I na tym zakończyłyśmy temat. Ale do czasu, kiedy przyjechała do nas na urlop i wspólnie zabrałyśmy Kubę na spacerek. Oczywiście nie było innego wyjścia, jak zacząć od kościoła, czego Kuba się domagał. No i była świadkiem. Widziała wszystko na żywo. To, o czym jej mówiłam przez telefon. Rozpłakała się i powiedziała, że dopiero teraz zrozumiała to, co jej tłumaczyłam. Powiedziała, że to wygląda tak niesamowicie, że nikt, kto tego nie zobaczy, to nie uwierzy. Ja tego nie rozumiałam i ona też nie. Później często rozmyślałam w temacie tej sprawy, jak i choroby mojego wnuka. Było mi tak ciężko na sercu. Kiedyś siedziałam sobie w mojej kuchni i poczułam potrzebę oraz natchnienie, a to nie zawsze idzie w parze, bo piszę wiersze i wiem. Chciałam w formie wiersza, modlitwy napisać tak jakby prośbę Kuby do Matki Boskiej. Pisałam i płakałam, bo emocje mi puściły. W pewnym momencie postanowiłam pójść do łazienki. Kiedy tylko otworzyłam drzwi, poczułam cudowny zapach. Muszę tu wyjaśnić, że jestem alergikiem na wszelkie zapachy i perfumy, aż do omdlenia i torsji. Ten zapach był jednak tak delikatny i tak cudowny, że postanowiłam postać w tym miejscu i się pozachwycać. To był zapach jakby róża
zroszona poranną rosą z delikatnym dodatkiem fiołka. Tego zapachu nie zapomnę do końca życia. Kiedy jednak poszłam o metr dalej, tam już tego zapachu nie było. Wróciłam więc na poprzednie miejsce. Ten zapach był tylko za drzwiami kuchni, a w korytarzu dalej już nie. Pomyślałam wtedy o moim przyjacielu, czym on się wyperfumował, przecież to ewidentnie damskie perfumy. Kiedy wrócił z farmy, bo był przy swoich krowach, od razu zapytałam, co to były za perfumy i oświadczyłam, że są damskie i mam je oddać, bo przecież jemu nie wypada ich używać. Dostałam odpowiedź, jakie perfumy? Oświadczyłam, że te, których dziś używał. Wtedy mi wytłumaczył, że nigdy nie używa żadnych perfum, kiedy wychodzi karmić krowy. Faktycznie, pomyślałam, perfumy idąc karmić krowy? To mnie zastanowiło, ale z przezorności postanowiłam sprawdzić. Powiedziałam, wiem, że ten zapach nie wziął się znikąd, pokaż mi wszystkie twoje perfumy. Przyniósł mi wszystkie, a było ich 5. Sprawdziłam wszystkie po kolei, nie było tam tego zapachu. Teraz już zbaraniałam. Sprawdziłam jeszcze wszystkie kremy do golenia, wody toaletowe. Niestety nie znalazłam w całym domu niczego o takim zapachu. No to mam nowa zagadka. Skąd był ten zapach? Myślałam do samego wieczoru i nic. Żadnego pomysłu na wytłumaczenie. W takim właśnie klimacie poszłam spać. Dobrze już spałam, kiedy nagle usłyszałam moją siostrę, która mówi mi do ucha. Odniosłam wrażenie, że 10 centymetrów nad uchem. I pachniało różami. Krzyknęłam dość i zerwałam się na równe nogi. Wtedy obudziłam się już na 100%. Uzmysłowiłam sobie, że jestem sama w pokoju, a moja siostra mieszka w Polsce. Przecież to 2500 kilometrów stąd. Spojrzałam na zegar. Była 3 w nocy. Z tych emocji poszłam do kuchni, zrobiłam sobie herbatę, posiedziałam chyba ze 2 godziny i wróciłam do łóżka. Rano postanowiłam, że mimo iż ona nie ma w tym żadnego udziału, to o sprawie jej powiem. Tak więc już około południa zadzwoniłam do niej, nie dała mi dojść do głosu, bo zaczęła od tego, że jest strasznie niewyspana. Coś ją obudziło i to o 4 nad ranem. Zrobiła sobie herbatę i już nie mogła spać. Czas się zgadzał, kiedy u mnie była 3, to u niej 4. Kiedy jej wszystko opowiedziałam, przyznała, że to zagadka, ale przynajmniej razem piłyśmy herbatę. Naprawdę nie wiem, jak to wszystko sobie tłumaczyć. Wiem jednak, że za tym fantastycznym zapachem będę tęsknić. Mam go w pamięci na zawsze. Barbara. Nauczka od Merlin. W końcu postanowiłam podzielić się z Tobą i słuchaczami moją historią. Wydarzyła się ona, myślę, jakieś 20 lat temu, kiedy miałam 15, może 16 lat. Ja i moje siostry wakacje zawsze spędzałyśmy na cudownej podlaskiej wsi u babci i dziadka. Miałyśmy tam swoją paczkę znajomych i raczej nigdy nam się nie nudziło. Poza tym jednym razem, kiedy już naprawdę nie wiedziałyśmy, co ze sobą zrobić. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wywoływać duchy. Wszyscy byliśmy podekscytowani, co z tego wyniknie. Znaliśmy sposób wywoływania duchów za pomocą 4 łyżeczek, takich do zupy, i owijałyśmy każdą z nich papierem toaletowym. Nie będę teraz dokładnie opisywać, na czym to polegało, ale jak ktoś jest bardzo ciekawy, to można wpisać w Google i na pewno tam znajdzie odpowiedź. Mimo że się nic a nic nie bałyśmy, to stwierdziłyśmy, że będzie bezpieczniej, jeśli nie będziemy przywoływać duchów zmarłych członków naszych rodzin lub znajomych. Wybór padł więc na Marilyn Monroe. Zadawałyśmy jej pytania i ona za pomocą tych łyżeczek i papieru odpowiadała nam jedynie tak albo nie. Ostatnie nasze pytanie brzmiało, czy możemy się spodziewać, że nas nawiedzi? Odpowiedziała, że tak. Zaciekawieni zaczęliśmy pytać, do kogo dokładnie ma zamiar przyjść. I po kolei wymienialiśmy każdego z uczestników tej zabawy po imieniu. Co ciekawe, z jakiegoś powodu powiedziała, że nawiedzi tylko mnie. Uznaliśmy to za niezwykle zabawne i na tym zakończyliśmy naszą przygodę z wywoływaniem duchów. Następnego dnia była niedziela i moja bardzo wierząca w Boga babcia
pospieszała wszystkich, żeby się nie spóźnili do kaplicy na poranną mszę. Ja bardzo, ale to bardzo nie miałam ochoty iść i mimo, że wiedziałam, że babunia będzie niezadowolona, powiedziałam, że dzisiaj nigdzie się nie ruszam. Nie myliłam się, babcia się zezłościła i za karę zamknęła dom na wszystkie spusty, także nie mogłam otworzyć drzwi od wewnątrz, no i klucze zabrała ze sobą. Ale ja zadowolona, bo miałam jakieś 1,5 godziny słodkiego nic nie robienia, w ciszy i spokoju. Postanowiłam pooglądać telewizję. A dodam tylko, że dziadkowie mieli 4, może 5 kanałów telewizyjnych, więc wyboru wielkiego nie miałam. W każdym razie, kiedy zatrzymałam się na jednym z nich, puszczali dokument biograficzny o Marilyn Monroe. Przysięgam, że w życiu tak się nie bałam, jak wtedy tam, sama w domu, zamknięta na klucz z Marilyn. Uciekłam wtedy przez okno na werandę i tam czekałam, aż oni wszyscy wrócą z kaplicy. Dostałam nauczkę i nigdy już potem nie chciałam wywoływać duchów. Na całe szczęście żadne inne konsekwencje mnie w związku z tym nie spotkały. Uff, Marta. Mgła w Tatrach. To było około 25 lat temu. Chodziliśmy w Tatrach po granatach, skalistych szczytach Tatr. Była mgła, tak jak w Dziadach Mickiewicza. Tak naprawdę nie wiem, czy bym przeszła te granaty pełne przepaści, gdyby nie ta gęsta mgła z widocznością do 1,5 metra. Jak szliśmy, widzieliśmy wokół siebie mnóstwo ludzi, ubranych jak my w górskie buty, polary i kurtki trekkingowe. Wyglądali normalnie, jak żywi. I stukali idąc, jak normalni ludzie, tymi butami po skałach. Jak tylko usiedliśmy, żeby odpocząć, po przeskoczeniu największej 1,5-metrowej przepaści, nagle mgła bardzo szybko zaczęła się unosić do góry. Chmura ustępowała słońcu. Wtedy zobaczyliśmy piękny krajobraz, który nas otaczał, ale po tłumie ludzi nie było ani śladu. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Było zupełnie pusto. A nie było można tak wysoko na skałach szybko się przemieścić, szczególnie idąc w tę samą stronę co my. Jest tam bardzo mało miejsca i tylko jedna droga, a obok same przepaście. Pozdrawiam, Joanna. Piorun. Historia, którą chcę opowiedzieć, wydarzyła się w zeszłym roku latem. Akurat zbliżała się burza, gdy wracałam z moim partnerem do domu. Gdy mijaliśmy urząd miasta, powiedziałam na głos, żeby, mając na myśli prezydenta, go piorun trzasnął, czego się zresztą wstydzę. Gdy weszliśmy do mieszkania i zaczęliśmy rozpakowywać zakupy, nastąpił przeraźliwy huk, taki, że zaczęłam krzyczeć ze strachu. Piorun uderzył w ścianę budynku przede mną, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak długo żyję, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam. Wierzę, że to było dla mnie ostrzeżenie, by nie życzyć nikomu nic złego. I tego się trzymam do dziś. Pozdrawiam, Wiesława. Adam, słucham Cię już od dawna i uwielbiam Twój kanał. Od początku wiedziałam, że chcę się podzielić moją historią. Zacznę od tego, że mój mąż miał brata ciotecznego Adama. Byli bardzo związani ze sobą, jak rodzeni bracia. Adam miał też bardzo dobry kontakt z siostrą mojego męża Kamilą. Niestety, kiedy on był w szkole podstawowej, jego rodzice zaczęli nadużywać alkoholu. Zawsze alkohol był obecny w ich domu, ale wtedy zdecydowanie wszystko nasiliło się. Niestety, gdy Adam zaczął wchodzić w dorosłość, i on popadł w ten sam nałóg co rodzice. Wcześniej się ożenił, lecz przez alkohol ciągle pojawiały się problemy w małżeństwie, a one sprawiały, że pił coraz więcej. Istne, błędne koło. Po wejściu Polski do Unii postanowiliśmy z mężem wyjechać do Anglii. Spodobało nam się na tyle, że zdecydowaliśmy się zostać. Kupiliśmy też dom. Wymagał remontu i od razu pomyśleliśmy o Adamie, który dorywczo zajmował się wykończeniówką. Mieliśmy nadzieję, że przez te kilka miesięcy spędzonych u nas z moim mężem nabierze trochę dystansu, przemyśli sobie wszystko i pomoże mu to wyjść na prostą, a i podreperuje trochę budżet. Niestety, po powrocie do Polski nic nie zmieniło się w jego życiu. Minęły 2 lata od wyjazdu Adama z Anglii.
Był późny wieczór, mąż był w pracy, więc byłam sama w domu. Oglądałam telewizję, gdy nagle w pokoju obok usłyszałam straszny huk, jak gdyby ogromny pęk starych kluczy upadł na podłogę. Strach dosłownie sparaliżował mnie, bo to był pusty, nieużywany pokój. Stało tam tylko kilka kartonowych pudełek. Nie było tam nic, co mogłoby narobić takiego rumoru. Bałam się poruszyć i z przerażeniem wpatrywałam się w drzwi pokoju aż do zaśnięcia. Rano po przebudzeniu od razu poszłam sprawdzić, co to mogło być. I oczywiście ku mojemu przerażeniu nic tam nie było, oprócz paru zaklejonych kartonów. Mąż obudził się zaraz po mnie i powiedział, że coś dziwnego przydarzyło mu się w nocy. Po powrocie z pracy poszedł pod prysznic i nagle wszystkie kosmetyki ustawione na brzegach brodzika zaczęły spadać do środka. Zupełnie tak, jakby ktoś je jednym szybkim ruchem strącił. Mąż jako parzony wybiegł stamtąd. Nie było fizycznie żadnej możliwości, aby te kosmetyki od tak po prostu naraz spadły, gdyż brzegi brodzika służące nam za półkę były szerokie. Zrozumiałe byłoby może strącenie niepostrzeżenie jednej butelki, ale nie wszystkich kosmetyków naraz, a było ich tam naprawdę sporo. Mąż jest sceptykiem, jeśli chodzi o zjawiska paranormalne i uważa, że wszystko da się racjonalnie wyjaśnić, ale na to nie miał wytłumaczenia. W momencie, gdy rozmawialiśmy o tych dziwnych wydarzeniach, zadzwoniła siostra mojego męża i powiedziała, że coś bardzo wystraszyło ją wieczorem. Była sama w domu i oglądała w salonie na sofie telewizję. Nagle rozległo się głośne pukanie w szybę przeszklonych drzwi znajdujących się tuż koło sofy. Wystraszyła się, ale pomyślała, że to jej partner zrobił jej niespodziankę i wrócił wcześniej z delegacji. Gdy odsłoniła zasłony i wyjrzała, okazało się, że nikt nie stoi pod drzwiami. Ogród był miniaturowy, dosłownie na szerokość drzwi, w dodatku dobrze oświetlony lampą uliczną. Nie było więc możliwości, aby pukający ukrył się w ogrodzie lub przeskoczył przez ponad dwumetrowy płot w kilka sekund, bo tyle zajęło jej wstanie z sofy i odsłonięcie zasłon. Głośne pukanie powtórzyło się jeszcze dwa razy tego wieczoru i oczywiście nikogo nie było pod drzwiami. Przerażona Kamila nie zasnęła już do rana. Będąc jeszcze ze szwagierką na telefonie, zadzwonił nasz telefon stacjonarny. Była to teściowa, dzwoniąca z Polski. Miała smutną wiadomość. Poprzedniego dnia, wieczorem, Adam skończył ze swoim życiem. Gdy opowiedzieliśmy jej o dziwnych wydarzeniach z ostatniej nocy, stwierdziła, że Adam przyszedł się pewnie pożegnać. Pozdrawiam, Karolina. Z leśnych opowieści. Opowiadał mi to kiedyś były kłusownik. Wybrał się na polowanie na rozległe łąki. Była zima, wszystko śnieg zasypał. Natrafił na tropy sarny i szedł tymi tropami, mając nadzieję, że doprowadzi go to do zwierzyny. Śnieg lekko zmarznięty szklił się w świetle księżyca. Łamał się małymi kafelkami pod każdym stąpnięciem. W pewnym momencie usłyszał, że ktoś idzie za nim. Ciężko, w tym samym tempie, co i on. Ogląda się w koło, nikogo nie ma. Idzie, a gdy się zatrzyma, kroki idącego za nim milkną w chwilę potem. Pomyślał, że ktoś go śledzi. Zaświecił silną, halogenową lampą, oświetlił teren wokół, ale nikogo nie było. Ani zwierzyny, ani nikogo, kto miałby go śledzić. Przeszedł tak blisko kilometr i zjawisko umilkło całkiem. Innym razem opowiadał leśniczy. Była jesień, ciemny wieczór. Dostał zgłoszenie, że w jego lesie ktoś wycina nielegalnie drzewa. Wybrał się na poszukiwanie leśnych złodziei. Dotarł na wskazane miejsce, ale tam nikogo nie ma. Las cichy, bez wiatru, ptaki już odleciały. Nic nawet nie piśnie. Słychać jedynie ściółkę pod jego nogami, ta szeleści i trzaska. Myśli, fałszywy alarm. Miał się już zbierać z lasu, ale usłyszał, że rzeczywiście ktoś rąbie drzewa. Za dźwiękami poszedł w tamtą stronę i gdy już był bardzo blisko, odgłosy były bardzo wyraźne. Nagle umilkły, ale po chwili znów je było słychać, jakieś 300 metrów za nim. Dziwne, żeby ktoś tak szybko po ciemnym lesie przemieścił się bez szelestu i bez spotkania z nim. Ale dobrze, pójdzie w tamtą stronę.
poszedł i gdy był już blisko, znowu wszystko ucichło. Ale odezwało się z innej strony. Poszedł tam i to samo. Po kilku jeszcze takich manewrach musiał dać spokój. Był już zmęczony, mokry, a efektu nie widać. Tylko ten głos siekier zmieniający swe miejsce. Co to było, nigdy się nie dowiedział. Adam. Zszyte spodnie. Niedawno odeszła na zawsze moja mama. 2 miesiące później mój syn miał pierwszą komunię. W dniu komunii na imprezie porwał spodnie w kant, w kroku konkretnie. Ja zakłopotana, w czym on będzie jeździł do kościoła przez kolejne 6 dni białego tygodnia, myślę, zawsze to moja mama zszywała nam wszystkie dziury. Ale bratowa pożyczyła nam spodnie jeszcze tego samego dnia. Niestety, pod koniec tygodnia, w piątek, gdy wysiadł z samochodu po kościele, mówi, mamo, te spodnie też porwałem i pokazał mi dziurę. A w sobotę mieli ostatni dzień białego tygodnia i jechali na pielgrzymkę do Wąwolnicy. Rano w sobotę stwierdziłam, że trudno, nie umiałam szyć tak ładnie. Pojedzie w krótkich spodenkach, też takich dość eleganckich, i tak jest upał. Ale on ubrał się w spodnie, które na 100% poprzedniego dnia były porwane. Pokazał mi się i mówi, mamo, one już nie są porwane. Poprosiłam go, żeby ściągnął, bo wiadomo, może jak założył, to nie widać dziury. Ale jej tam nie było. Myślę, że to moja mama zszyła mu te spodnie. Maria, moi kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za te opowieści. Uwielbiam się w nie zagłębiać. Klimat robią nieziemski, dosłownie i w przenośni. A jeśli Wam przydarzyło się coś niezwykłego, co chcielibyście nam opisać, to bardzo serdecznie proszę o maila na adres szepthanka@gmail.com. Zapraszam również na mój drugi kanał, Szepthanki Podcast, a tam bardzo polecam Wam odcinek, który algorytmowej kariery chyba nie zrobił, ale sądzę, że również dla słuchaczy tego kanału będzie bardzo ciekawy. A mianowicie dotyczy siostry Łucji z Fatimy. Czy została ona podmieniona? Sprawdźcie, kochani, koniecznie. Buziaki i do usłyszenia!